Nazywam się Maciej Bakowski. Urodziłem się w roku 1935. Za miesiąc skończę 85 lat. Miałem w maju ubiegłego roku operację tętnicy biodrowej wspólnej. Przed tą operacją, żeby sprawdzić stan, które nie domagają, i stan tętnic w kończynach dolnych, miałem zrobiony tomograf komputerowy. I w opisie lekarz, który wykonywał ten opis, napisał jedno zdanie, że na krawędzi kadru widzi, są zauważalne niepokojące zmiany w dolnej części lewego płuca. Pan doktor powiedział mi, że jest, są małe zmiany, niewielkie guzki, to wówczas jest możliwość zastosowania minimalnie inwazyjnej metody z dostępu śródżebrowego, międzyżebrowego, i dokładnie mi opisał, że zalety tej metody się zdecydowanie różni, jeżeli chodzi o rekonwalescencję, jeżeli chodzi o po prostu sam przebieg operacji, sama długość pobytu w szpitalu. No, natychmiast podjąłem decyzję, że jeżeli jest jeszcze taka dodatkowa możliwość, że wyrażam zgodę. Został wyznaczony termin operacji, no i odbyło się. Dowiedziałem się właściwej nazwy, przyznam się, dopiero dzisiaj, bo różny, mówi się o laparoskopii popularnie, a nazywa się to lobektomia od z angielskiego, czyli usunięcie płata płucnego czy części płata płucnego. Miałem to wykonane właśnie tą metodą minimalnie inwazyjną. W sumie 5 dni po operacji zostałem wypisany ze szpitala w stanie dobrym. Wyjechać do mojej kochanej kuźnicy na Helu nad morze. Na razie jestem bardzo ostrożny, żeby nie nabawić się zakażenia w trakcie epidemii. No, być człowiekiem. Przede wszystkim badania. Badania, no tak się mówi łatwo, ale to jest święta prawda. Badania, które można prowadzić i to już może nie w okresie młodości, ale jak się jest dojrzałą osobą, to po prostu tutaj pomyśleć o tym. Bo to jednak jest bardzo, bardzo poważna choroba. A po drugie, że im wcześniej wykryta, to znana prawda, ale nie pamiętamy o tym, im wcześniej wykryta choroba nowotworowa, tym można łatwiej ją opanować, a nawet wyleczyć. I jest to właśnie też, następuje przy wczesnym wykryciu, przy niewielkich rozmiarach nowotworowych guzków, możliwość stosowania tej metody minimalno-inwazyjnej, którą ja miałem zastosowaną. Jest to niewspółmiernie lepsza metoda, raz, że może prowadzić do wyleczenia szybkiego. Jest krótka, jak nawet sam doświadczam na własnej osobie. Krótka rehabilitacja,
bo już dzisiaj rzeczywiście czuję się znakomicie. Jest zabieg, po którym, jak powiedziałem, wyszedłem ze szpitala po 5 dniach. Nie jest ani otwierana klatka piersiowa, ani jama brzuszna. Krótko mówiąc, profity są z tej nowej, nowatorskiej, jakby nie było jeszcze ciągle nowatorskiej, ulepszanej techniki minimalno inwazyjnej, tak duże, że w ogóle nie ma, moim zdaniem, nie ma porównania tego z metodą tradycyjną, którą niestety trzeba stosować, jak jest późne wykrycie nowotworu.